Polska konsekwentnie jest zwolennikiem zbudowania efektywnej wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Bo ona jest warunkiem także i innych działań przyspieszających integrację kontynentu. Wspólna polityka zagraniczna jest także szansą na przezwyciężanie pewnych tendencji takich renacjonalizacyjnych, które przecież dostrzegamy także i w Unii Europejskiej. Ta wspólna polityka zagraniczna dzisiaj jest ograniczona, jeśli chodzi o jej skuteczność i jej narzędzie również. I daje to o sobie znać, szczególnie w sytuacjach kryzysu w pobliżu Europy. Takim zjawiskiem kryzysowym jest strefa Gazy. Warto jednak pamiętać, że trzeba mówić nie o jednym zjawisku widocznym dzisiaj, a o potrzebie zbudowania efektywnego mechanizmu wspólnej polityki zagranicznej i zarządzania tą polityką w ramach postępu integracji europejskiej. Polska jest tego rzecznikiem i zwolennikiem. Oczywiście strefa Gazy, wszyscy byśmy sobie życzymy sobie, aby ten konflikt, który wiąże się zarówno z prawem każdego państwa do likwidowania źródeł zagrożeń, szczególnie zagrożeń terrorystycznych w swoim pobliżu, no, chcielibyśmy, aby nie przerodził się w konflikt długotrwały i pogłębiony. To jest widać, że w tej chwili większość krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, mam nadzieję, że inne kraje również, oddziaływują w kierunku powstrzymania przed ryzykiem, czy zmniejszenia ryzyka dalszej eskalacji przez stosowanie coraz to dalej idących mechanizmów wojskowych. Jestem przekonany, że Europa wyjdzie ze zjawisk kryzysowych wzmocniona, jeśli chodzi o taką wolę pogłębiania procesu integracji. Jestem przekonany również co do tego, że w warunkach kryzysu też się poznaje bliżej siebie nawzajem. Jest takie powiedzenie, które w Polsce, które pewnie ma odbicie w innych kulturach i językach, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, czyli wtedy, jak jest trudno. Jestem przekonany, że dzisiaj także wyraźnie to widać, gdzie można liczyć na zrozumienie, gdzie można liczyć na wsparcie, niekoniecznie na stuprocentowy sukces własnego punktu widzenia, ale na zrozumienie i na wspólne szukanie optymalnych rozwiązań dla Europy jako całości. Jestem przekonany, że Polska takich przyjaciół znajduje, z takimi przyjaciółmi toczy dyskusję, rozmowę, szukając tego, co najlepsze i będzie to procentowało na przyszłość. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za miłe słowa pana prezydenta Gałka i za dobre oceny. Chcę podkreślić, że jesteśmy w ciągłym kontakcie także z premierem Polski, z panią kanclerz Merkel. Ja miałem przyjemność gościć na pana prezydenta Francji, pana Hollanda. I podkreślić chciałbym również tą daleko idącą wspólność poglądów na perspektywę budżetową europejską polsko-włoską. Bo Włochy mają ten sam problem związany też z wagą polityki spójności w wydaniu przede wszystkim wewnętrznym Polski. To według mnie stanowi źródło dobrej prognozy co do zawarcia porozumienia na szczycie europejskim, jeśli nie w listopadzie, to na następnym, ale chcielibyśmy, żeby to był listopad. Pytanie jest o perspektywę finansową, czy jesteśmy w kryzysie, czy po. Ja chciałem powiedzieć, że szalenie wysoko oceniam właśnie odwagę w podejmowaniu działań reformatorskich, bo sami w Polsce mamy doświadczenie nieodległe, kiedy tylko odważne reformy dały dzisiejszy sukces polityczny i gospodarczy Polski. Dlatego bardzo wysoko oceniamy wszystkie odważne zmiany zwiększające konkurencyjność gospodarek narodowych, a przez to także gospodarki całej Unii Europejskiej. Wysoko oceniam pod tym względem także odwagę włoską, która zaowocowała całym pakietem zmian. Wiemy z własnego doświadczenia, że innej drogi nie ma. Tylko tędy jest szansa na sukces. Proszę Państwa, ja uważam, że byłoby rzeczą fatalną, gdyby ofiarą kryzysu, który jest faktem, padł ten obszar, który z doświadczenia krajów starej Unii Europejskiej dał gigantyczne korzyści w postaci zbudowania akceptacji dla integracji europejskiej i więcej dla odblokowania trudnych, odziedziczonych po historii relacji między narodami.
My z największą uwagą zawsze obserwowaliśmy proces pojednania Francuzów i Niemców, który się realizował w ramach integrujących się Europy. Sami ten sam proces uruchomiliśmy w stosunku do Niemców, jeszcze kiedy nie byliśmy członkiem Unii Europejskiej. Dzisiaj kontynuujemy z wielkimi, pięknymi osiągnięciami. To samo się dotyczy relacji z Ukrainą, z Litwą, to samo dotyczy, chcielibyśmy, żeby dotyczyło relacji polsko-rosyjskich. Ale jest taki jeden program, który wiemy wszyscy z doświadczenia miał ogromne znaczenie dla budowania europejskiej wrażliwości i europejskich sympatii młodego pokolenia. To jest program Erasmus w tej chwili. Kiedyś to była wymiana młodzieży niemiecko-francuska, dzisiaj niemiecko-polska. Chcielibyśmy bardzo, żeby te mechanizmy były oszczędzone w sytuacjach kryzysu, bo to jest dobra inwestycja w dobrą przyszłość Unii Europejskiej. Chcę więc serdecznie wyrazić największą wdzięczność za to, że były takie miejsca, były także takie rodziny, które polskich żołnierzy i pisarzy uważali, przygarniały, przytulały, pozwalały nie tylko działać skutecznie na rzecz wolności, ale także tej wolności dotrzeć. Do rangi symbolu urasta to, że to miejsce wiąże ten opór przeciwko totalitaryzmowi.